Ja mam pytanie. To prawda, że tofu świetnie przyjmuje smaki w tym, co chcieli? Tofu jest w ogóle... Może znaczy tak, bo wielu ludzi uważa, nie lubi tofu i unika tofu, dlatego że nie potrafią tak naprawdę z tofu pracować. Ja tofu uwielbiam, dlatego że jest dla mnie składnikiem bardzo plastycznym. Z tofu można totalnie zrobić wszystko. Właśnie dlatego, że nie ma smaku. To jest tak samo powiedzieć, że się nie lubi tofu, jak powiedzieć, jak się nie lubi mąki. Po prostu to jest rzecz, z której możemy maksymalnie dużo rzeczy zrobić. Możemy zrobić, jak już mówiłam, śniadania, obiady, jakieś tam przystawki. Można dawać te sałatek, można z tego robić słodkie rzeczy, słone rzeczy, można je zapiekać. Naprawdę można zmieniać konsystencję, można robić sosy z tofu, można robić śmietanki, można robić majonezy. Więc naprawdę tofu jest właśnie dlatego, że nie ma smaku, bo już ma smak taki bardzo neutralny, po prostu jest idealnym składnikiem. Bo faktycznie to, jak je przyprawimy, tak, taki uzyskamy efekt, więc dla mnie tofu jest genialne.